Do kiedy zakaz lotów z Wielkiej Brytanii? Podano szczegóły zakaz lotów z Wielkiej Brytanii do Polski. Jest projekt rozporządzenia. Do 6 stycznia 2021 rok. Obowiązywałby zakaz lądowania w Polsce samolotów z lotnisk położonych na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, wynika z projektu rozporządzenia rządu. Do tego dnia przedłużony ma być też zakaz lotów z kilku innych krajów. W związku z wykryciem na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nowej odmiany wirusa SARS-CoV-2 istnieje konieczność ograniczenia ryzyka transmisji tej odmiany wirusa poprzez skorzystanie z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego, czytamy w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów, które ukazało się w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczonym na stronie BIP. Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu wykonywania, na polskich lotniskach i lądowiskach wpisanych do odpowiednich ewidencji, lądowania cywilnych samolotów przewożących pasażerów wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Zakaz ten miałby obowiązywać do 6 stycznia 2021 rok. Projekt przewiduje również przedłużenie do 6 stycznia 2021 rok. Obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia bieżący rok. W sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Chodzi o obowiązujący do końca tego roku zakaz międzynarodowych lotów cywilnych do 9 państw, w tym m.in. USA, z wyjątkiem lotnisk w Stanach Illinois i Nowy Jork, a także do Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji. Na liście nie ma krajów z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Strefy Schengen.